kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiejszy filmik zaczynamy, że tak powiem, od kuchni, ponieważ zrobimy sobie bardzo fajny przepis z kurczakiem. Będzie to butter chicken, który na pewno doskonale znacie. Postanowiłam, że tym razem otworzę go w domu. Z pomocą mi przyjdą dwie rzeczy, bo moja serdeczna koleżanka mi poleciła bardzo fajne produkty, a mianowicie taką pastę, bo ja, jak wiecie, mrożę czosnek i ten czosnek w sumie bardzo fajnie mi się sprawdza. Kupuję obrany czosnek albo go obieram i mrożę. Mam zamrożony, pokażę Wam, udowodniłam to. Słuchajcie, bo miałam, słuchajcie, taką zapchaną zamrażarkę. No i właśnie to jest ten czosnek. On się mrozi naprawdę bardzo dobrze, jest wygodny. Wystarczy go właśnie wyjąć, a moje świnki już myślą, że zaraz coś im dam. Dostały dużo, naprawdę zaraz Wam je pokażę, bo zmieniłam wczoraj klatkę. I ten czosnek fajnie się sprawdza do różnych potraw, po prostu na szybko, bo nigdy mi się tego czosnku nie chce obierać, a z czosnkiem jednak te potrawy fajnie smakują, także mam zawsze w zamrażarce taki zapas, ale właśnie tutaj koleżanka mi poleciła taką pastę. Są różne konfiguracje z imbirem i tak dalej, ja wziąłam sobie taką stricte sauté z czosnku, pachnie bardzo ładnie, tak wiecie, tak intensywnie i rzeczywiście można z niej korzystać. I ja dodałam tutaj trochę tej pasty, sól, trochę oleju i to wszystko. Do dwóch mniej więcej dużych takich piersi z kurczaka ja odcięłam, co tam miałam odciąć. Tutaj jest delikatnie troszeczkę majeranku, ale tylko dlatego, że marnowałam też udziec indyka z kością i tutaj jest majeranek, sól, właśnie ta pasta z czosnku oraz oliwa. No i to będzie za chwilę. Ale kupiłam też mięso mielone, więc prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zrobię chili con carne, bo to jest ostatnio u mnie częściej niż rosół, wierzcie lub nie. No i jeszcze ta koleżanka poleciła mi taką pastę, butter chicken właśnie, która podobno świetnie się sprawdza i bardzo dobrze smakuje, można dodać trochę koncentratu pomidorowego, więc będę obierała dwie cebule. Niestety nie udało mi się tego zrobić wcześniej, więc mam nadzieję, że się tutaj nie popłaczę. Dwie cebule, dwie piersi z kurczaka, trochę właśnie jakichś tam przypraw, czosnku, ta pasta. Kupiłam też ryż, ryż jaśminowy. Wierzcie lub nie, ale ja nie jestem specjalistą od gotowania ryżu i ten ryż nie zawsze dobrze wychodzi, więc zobaczymy, jak to będzie. No więc to jest dzisiejszy przepis, a później przejdziemy dalej, bo dzisiaj też mam trochę sprzątania. Muszę posprzątać w ogóle swoją szafkę z rzeczami do sprzątania, bo ja mam taką szafkę, nie jedną. Znaczy parę półek, można powiedzieć, bo ja uwielbiam testować wszystkie rzeczy do sprzątania, więc zrobimy to razem. Trochę wstyd Wam pokazać, ile ja mam różnych zmywaków i szmatek, ale to mnie kręci, co mogę powiedzieć. No dobra, zaczynamy. Mamy kurczaka. Przygotowałam też sobie tutaj już patelnię. I chciałam Wam jeszcze pokazać piękną taką, no nie wiem, gałązkę, którą znalazłam na spacerze ostatnio. I zastanawiam się, co to jest, bo to wygląda trochę jak jarzębina, ale podobno to zupełnie jarzębiną nie jest, a Wy jesteście specjalistami od różnych ogrodowych historii, więc mam nadzieję, że podsuniecie mi pomysł, gdzie mogę to kupić, bo w sumie chciałabym to sobie zasadzić w ogrodzie. Tak to wygląda, trochę już podeschło, ja to zerwałam z 3 dni temu. I to wyglądało jak takie małe dyńki, więc zastanawiam się, co to może być. Bo podobno to nie jest jarzębina na 100%. Będę wdzięczna. Wasza rekomendacja. To jest ten kurczak, tutaj zamarnowany, stał w lodówce całą noc i ta pasta. Tak wygląda. O. I pachnie naprawdę bardzo ładnie, intensywnie, tak. Kompletnie. Jak one tutaj, słuchajcie, piszczą, jak ja kroję te wszystkie warzywa, proszę bardzo, cykoria, nie, chciałyście coś innego, one dostają naprawdę bardzo dużo, mają tutaj jak w niebie, także niech Was nie zmyli ten ich foszek mały. Cały czas miska jest pełna, mają wodę, mają sianko, mają kolby i inne rzeczy, także jest im tu dobrze. Ja im kupuję takie kolby. Bardzo je lubią, oprócz buraczka i tego właśnie. Więc... O! Już tutaj się pokłóciły. A tu są trzy różne. Zobaczcie.
Nie, tamta. Tamta jest sobota. Ostatnio Wam pokazywałam te dynie i postawiłam je na kominku. Fajnie to wygląda. Naprawdę mi się podoba. No i standardowo powiesiliśmy też nasz przycisk, który kupiłam w Tigerze. Taki dzwonek do drzwi. Tutaj mam tego eukaliptusa i w ogóle można go też pod prysznicem powiesić. Bardzo ładnie wtedy pachnie i tak relaksuje. Jest takie domowe spa wtedy. Nie udało mi się nie płakać, nie uronić żadnej łzy podczas tej cebuli, więc jestem z powrotem. Przygotowałam sobie już drugą patelnię, bo na tej drugiej patelni będziemy robić chili con carne. Więc pokroiłam cebulę w takim swoim stylu. I do tego na drugiej patelni mam cebulę, właśnie do tego butter chicken. Cebula, trochę selera naciowego, no i oliwa. Mało oliwy, bo mój kurczak ma trochę oliwy w sobie. I nie potrzebuję też czosnku, no bo tak jak mówię, ten kurczak stał całą noc w soli i takiej paście. Szklimy cebulę. Tak jak widzicie, i dodajemy zaraz kurczaka, ale chciałam Wam jeszcze z bliska pokazać, jak wygląda ta pasta butter chicken. I tutaj nawet z tyłu jest przepis, ale ja będę to robiła w swoim stylu. Jak? Dobrze. No i tutaj jeszcze mamy cebulkę z czosnkiem, jeszcze mi dam rewerki i będę zaraz dodawała mięso mielone. Rozrabiam tą pastę, którą wrzuciłam w całości, to jest 50 gram, razem z pasatą pomidorową. Można dodać przecier, ale ja zdecydowałam się na tą pasatę, bo w prostu jakoś tak bardziej lubię tą pasatę. No i dodatkowo będę jeszcze dodawała śmietankę. W tym przepisie z tyłu tego opakowania jest napisane, zresztą zaraz Wam, słuchajcie, go tutaj pokażę. Jest napisane, żeby dodać od razu śmietankę i cebulę i tak dalej, i żeby dusić w tym kurczaka. Ale ja chciałam to wszystko podsmażyć, bo mi się wydaje, że to będzie po prostu smaczniejsze. Najzwyczajniej w świecie. Także rozrabiam i zaraz dodaję na patelnię, a tutaj mi się to mięso powoli smaży. Teraz dodajemy śmietankę. I zaraz będę to wszystko dodawać do naszego kurczaka. To będzie finito. No i proszę bardzo. Dodamy. I mieszamy. No pachnie to bardzo ładnie. I zaraz będzie mi się to redukować. Że zapach jest obłędny. Obiecujące będzie danie. Obiad może się udać. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to do tego możecie dodać na przykład paprykę, czy jakąś tam marchewkę w słupki. To wszystko zależy od Was. Ale ja to tak sobie robię na szybko. Szybko i teraz będę gotowała ryż. Kurczak jest gotowy. Ten sos mi się zredukował. Wydaje mi się, że dodałam delikatnie za dużo śmietany, ale i tak jest pyszne, bo próbowałam już. Tutaj mam ten cały skład na chili con carne. No i ryż. Wydaje mi się, że ten ryż mi tak nie do końca wyszedł, bo jest za bardzo kojący. No ale cóż. Dodałam też goździki i ziele angielskie. Oraz sól. Oczywiście. A jeszcze jedna ważna rzecz, której Wam nie powiedziałam. Oczywiście możecie zamiast śmietanki dodać mleko kokosowe. Jak najbardziej. To już wszystko zależy od Was. Deser stwierdziłam, że zrobię takie bezowe, kremowe coś. Czyli mam beziki. Tutaj ubiłam już białka. Dodałam trochę soli i dodałam też cukier puder. Tutaj na taki puch zmiksowałam żółtka razem z cukrem pudrem. I będę dodawała mascarpone i będę robiła takie przekładańce. Yummy. Teraz, kiedy już sobie zmiksowałam żółtka i mascarpone, będę dodawała białka ubite. Tylko, że tego cukru jest mało, pamiętajcie. Nie za dużo. Za słodkie to niedobre. No i wsadzę to na chwilę do lodówki. Tutaj mam już tortille, to mięso. Także
obiad gotowy. Smacznego. Ale to wygląda. Zaraz Wam pokażę, jakie to jest proste. I przekonacie się, jeżeli zrobicie, że przepyszne. Kupuję takie bryziki, żeby było szybciej i łatwiej. Można zrobić oczywiście taką podstawę jak do tiramisu, albo w ogóle można zrobić tiramisu, ale tak na szybko. Mamy pokruszoną bezę, mamy ten nasz krem, wykładamy krem i jeszcze raz kruszymy bezę na to maliny, więc zaraz wszystko Wam pokażę. To jest naprawdę super łatwe, super proste, no i takie efektowne. Więc myślę, że warto. Ja akurat te beziki kupiłam w Auchan, ale są w każdym praktycznie sklepie, w każdej piekarni. Także nie będzie z tym problemu. Teraz przekładamy ten krem do naszej podstawy bezowej, bezikowej bardziej. No i zaraz do Was wracam, bo mi się nie uda jedną ręką tego zrobić. Tak to wygląda. Staram się, jeżeli mam akurat tą brytwankę, kupiłam ją w Pepco, żeby ten krem tak jakby troszeczkę docisnąć do brzegów. To i tak mi będzie się chłodziło jeszcze bez problemu, ale chciałam, żeby właśnie to tak ładnie wyglądało. I na to kruszymy beziki. No i teraz kruszymy te beziki w rękach. Ja staram się, żeby one były pokruszone mocniej na wierzchu. Jak wiecie, no to było takie dopieszczone wszystko. Ale to wszystko zależy od Was, bo możecie po prostu wyłożyć te beziki w całości, jak tam lubicie najbardziej. No myślę, że jeszcze jeden nie zaszkodzi. Większe, mniejsze. No i można też udekorować jakimiś orzechami, daktylami, pistacjami. Można owocami udekorować i ja tak dzisiaj właśnie uczynię. Dodałam maliny i zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to dosłownie jak z cukierni, albo jakbym nad tym spędziła nie wiadomo ile czasu. A to jest chwila, moment, raz, dwa, trzy i już. Trochę mnie denerwuje ten duży kawałek tutaj, no ale już nie będę ruszać, bo zawsze jak się później ruszy, to nie jest tak, jak było za pierwszym razem. Także wygląda to dobrze. To jest jakby takie ciasto, deser, bardziej to nie jest ciasto, deser dla naszej rodziny. Nie będziemy mieć dzisiaj żadnych gości, ale myślę, że spokojnie to zejdzie. Krem już nam się chłodzi w lodówce i czeka. Mam nadzieję, że się doczeka dobrego schłodzenia. A teraz pokażę Wam moje dwie przegródki z moimi zapasami, zmywakami i gąbeczkami, bo ja oczywiście twierdzę, że nie mam żadnej gąbeczki i jest mi cały czas coś potrzebne. Uwierzcie mi, że jest to mocno przebrane, bo ostatnio wykorzystuję te swoje zapasy, więc było tego więcej. Po co mi to jest, nie pytajcie, ja sama nie wiem, ale nie mogę się powstrzymać. Jak widzę jakieś szmatki, to ja się po prostu nie mogę powstrzymać, to jest chore. W każdym razie, chciałabym Wam polecić ten vanish Oxy Action. To jest fajna sprawa na przykład na plamę i ja nie wierzyłam w to bardzo długi czas i opierałam się, żeby to kupić i naprawdę działa. Może nie na każdą plamę i też na pewno zależy od czasu, zależy czy zapieraliście tą plamę, czy zapieraliście i tak dalej. Natomiast jest to fajna sprawa bezpośrednio na plamę, żeby prysnąć i działa. Chociaż mi na przykład, ja mam taką białą bluzę, w której mam jakieś plamy i te plamy nie zeszły, ale to są stare plamy. Na takie świeże świetnie daje radę. Ten chyba kupiłam, a tak mi się wydaje, że albo kupiłam w Biedronce, albo kupiłam w Action. A ten na pewno kupiłam w Biedronce, bo była taka promocja na vanish, większy, mniejszy i ja go dodaję do proszku, do prania i to wzmacnia ten efekt. Bo to jest taki koncentrat, więc dużo tego nie trzeba. Ja na przykład to łączę z jakimiś innymi płynami, tak jak mówię, i daję radę. Jest jeszcze taki, wydaje mi się, że ja go kupiłam w Rossmanie, to już raczej tak na 90%, z taką końcówką do pocierania i generalnie jest to vanish przeznaczony do dywanów. Ja tego używam do kanap, do dywanów. Chciałam Wam pokazać, jak te produkty wyglądają z bliska. To jest vanish Oxy Action Multistain. Mamy ten vanish Oxy Action do prania. No i vanish gold. Właśnie zauważyłam, że tutaj mam małego ślimaczka. I oczywiście jeszcze Zoflora. To jest fresh linen. Ja kupuję to na Allegro albo tam, gdzie znajdę taniej. Najczęściej najtaniej jest na Allegro.
Linen Fresh, pięknie to pachnie, w ogóle dużo tego nie trzeba. Ja Wam to już wcześniej pokazywałam, opowiadałam, mam też w sprayu. To jest zupełnie inna jakość domu czystego, jak wchodzicie. Mam rękawiczki i używam rękawiczek do sprzątania. Te są akurat z Jan Niezbędny. Action są świetne rękawiczki, w bardzo dobrych cenach. Ja miałam rękawiczki z Action, ale one mi się już niestety tutaj przerwały. Ale dlatego, że długo mi służyły, więc trzeba będzie się wybrać z Action. Bo rzeczywiście nie mam żadnej szmatki. Te szmatki, wydaje mi się, że kupiłam w Action albo w Pepco. Już teraz dokładnie nie pamiętam. Rzeczywiście one są bardzo fajne, bo łatwo do nich przyczepia się kurz. Swiffer też jest spoko, jak lubicie, bo teraz widziałam, że w Biedronce są promocje. To też jest fajna sprawa, żeby wyczyścić sobie schody, te mokre chusteczki też, tylko one są super nasączone. A to jest ten Swiffer, który Wam polecam. To jest kupić sobie wkłady. Ja akurat go kupiłam w Action, jeżeli dobrze pamiętam. Raczej na pewno. Tutaj się te chusteczki po prostu przyczepia. Można mokre, można suche. Można go regulować, więc to też jest ekstra. Teraz w Biedronce widziałam, że są promocje i dość sporo jest tych Swifferów, więc można tam sobie zakupić, ale w Action chyba w stałym asortymencie. Przynajmniej ja, jak jestem, to widuję. Takie dwa produkty, które kupiłam w Stanach. Jeżeli oglądaliście moje vlogi ze Stanów, to widzieliście, bo musiałam to sprawdzić. I ten Tide to Go, to jest bardzo popularny produkt w Stanach. To jest w ogóle bardzo popularny też proszek do prania. Ja bym powiedziała, że to nie jest wcale taki hicior, jak wszyscy opisują. Może nie znają naszych polskich produktów, ale nie powiedziałabym, że to jest jakieś takie ekstra, ale, zobacz, tylko mi leci dzisiaj, ale ma fajną końcówkę, bo to jest taki pisak jakby, więc na miejscu, jak coś nam się stanie, możemy to zabrać do torebki i jakoś się tam podratować. No to też jest spoko. Nie wiem, po co ja to wsadzam, jak i tak muszę to wszystko wyjąć i poukładać. No i jeszcze mam OxyClean. To jest, no jakby trochę jak OxyAction. I to też jest taki długopisik, taki marker, przecież ten Tide. Już się rozgaduję za bardzo o tych długopisach, nie wiem zupełnie po co. Dobrze, to jest Extra Scrub Daddy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że na początku jak kupiłam sobie Scrub Daddy, zresztą w TK Maxie znalazłam, jeżeli mnie oglądaliście, to widzieliście. Też jest dość sporo na Allegro w ogóle w internecie i w wielu miejscach teraz jest coraz więcej tego Scrub Daddy. Ten akurat kupiłam w Stanach. Kupiłam sobie taką szczotkę właśnie do czyszczenia, taki zmywak z rączką. Na początku nie byłam zachwycona tym Scrub Daddy, aż pewnego dnia zaczęłam go używać i uważam, że to jest naprawdę świetny zmywak, świetny, świetna gąbka, w ogóle nie rysuje żadnych powierzchni, co jest dużym plusem, świetnie zmywa, też trzeba znać to przeznaczenie, bo on tutaj nie bez powodu ma ten uśmieszek, czyli oczy i buźkę, tutaj można wsadzić łyżkę, można jakąś rączkę dłuższą i fajnie tym doczyścić. Chusteczki, generalnie ja nie mam suszarki do ubrań, ale te chusteczki są bardzo fajne do prania, bo one też wyłapują kolor. Te chusteczki są w Action, jeżeli dobrze pamiętam, Color Catcher i one rzeczywiście fajnie działają, tylko trzeba uważać, bo bywa, że pralka połyka te chusteczki. Mi to się zdarzyło może dwa razy, te wszystkie razy, kiedy używałam tych chusteczek, ale po prostu wyczyściłam tą pralkę. Zresztą na YouTubie ja sobie zawsze znajduję takie tutoriale, bo przez to, że jestem YouTuberem może. Jedne z moich ulubionych, przepiękny zapach. One są właśnie do suszarki przeznaczone idealnie. Się sprawdzają, jak chcecie coś wysuszyć i ten zapach jest po prostu obłędny. No tak jakbyście odebrali z jakiejś luksusowej pralni swoje rzeczy. Ja to wsadzam najczęściej pomiędzy ubrania w szafie. Albo na przykład jak pakuję jakieś za małe rzeczy dziewczynek, to przekładam je w takich pudełkach plastikowych i przekładam te ubranka gdzie niegdzie tymi chusteczkami. Także polecam Wam, bo to jest obłęd. Ja to kupiłam chyba na jakimś bazarku, na jakimś straganie niemiecka chemia. Wiecie o co chodzi. No i teraz przechodzimy do zmywaków. Te zmywaki na 95,5% kupiłam w Action. One są bardzo fajne, poza tym, że w pewnym momencie zaczynają się kruszyć ta strona. Także to mnie trochę denerwuje, ale są dobre i też jakoś nie zauważyłam, żeby rysowały specjalnie. No i tutaj mam te zmywaki. Te kupiłam w Biedronce, te kupiłam, wydaje mi się, w Action. Najbardziej lubię, szczerze mówiąc, kawałek chleba, kromka chleba. Nie ma ich w Action niestety, nie ma ich w Pepco.
Nie ma ich w TK Maxie, przynajmniej ja nie widziałam. Są w Rossmanie, bywają w Rossmanie. No i tutaj jeszcze mam taką jedną ściereczkę uniwersalną, uwaga, uwaga, którą kupiłam sobie w Zakopanem w sklepie Euro AGD. Jedną kupiłam dla mamy, jedną dla siebie. A to jest taka ściereczka, która kosztowała chyba 2 zł i pomyślałam sobie, że to będzie moja pamiątka z Zakopanego. Ja jestem naprawdę jedna. No i tak to jest na razie posprzątane. Kochani, znalazłam jeszcze taką nieodpakowaną Scrub Mami, bo Scrub Daddy już mi się skończyło, tą gąbeczkę, o której Wam wspominałam. I tak, Scrub Daddy to jest taka gąbka, która ma z każdej strony dokładnie taką samą fakturę, a Scrub Mami to z jednej strony ma taką gładszą gąbeczkę, a z drugiej strony zmywak, jak to nazwać. Jeżeli się już pozna jej zastosowanie, to można świetnie z niej korzystać. Też można ją mieć w zmywarce. Ja myłam wiele razy, super wytrzymała. No ja wyczyściłam nią praktycznie cały dom, ten Scrub Daddy, i już mi się wyeksploatowała. Ja ją kupiłam w TK Maxie 17,99. Jakby tajemnica tej gąbki jest taka, że w kontakcie z ciepłą wodą ona staje się miękka, a w kontakcie z zimną wodą staje się twarda. Więc o tym trzeba pamiętać i polecam Wam, jak będziecie w TK Maxie, ale nie tylko, bo tak jak mówię, no Allegro na pewno jest gdzieś tam. Ten kształt tej gąbeczki nie jest taki przypadkowy, bo to pozwala dotrzeć w różne fajne miejsca, takie trudno dostępne. Także tyle, jeżeli chodzi o ścierki i gąbki do sprzątania.